Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w tym filmie będziemy walczyć ze wszechogarniającą nas masowością i tym razem porozmawiamy o literaturze trochę. Chodzi o literaturę historyczną plus pamiętnikarską, gdyż jeden z polskich pisarzy, który jak sam mówi nie pretenduje do bycia zawodowym historykiem, pan Tomasz Borowski, napisał i wydał 10 lat temu książkę zatytułowaną Ostatnia krew na Pomorzu. Czyli, jak też sam podtytuł mówi, są to dzieje Korpusu Grenadierów Walończyków, którzy służyli na froncie wschodnim. Sam pan de Grelo 41, najpierw w ramach Wehrmachtu, od 43 roku połowy w ramach formacji Waffen-SS cudzoziemskich i walczyli z bolszewizmem. W tej książce poruszane są ich ostatnie działania wojenne między lutym a majem 1945 roku. Autor wykonał kawał dobrej roboty. Książka jest gęsto przeplatana cytatami, często nawet sporymi, z zapisków pamiętnikarskich poszczególnych uczestników, w tym wspomnianego pana Leona de Grela, ale także innych jego kolegów, czasami wynikające z nich nieścisłości, bo jak to zawsze bywa, różni świadkowie różnie widzieli i różnie też relacjonowali. Pamięć jest zawodna czasami, jak wiemy, albo płata nam różne figle. Pan Tomasz Borowski stara się prostować albo znajdować inne źródło lub prezentować sprawy tak, jak są i zostawia czytelnikowi pole do decyzji. Ale ogólnie rzecz biorąc, książeczka jest napisana bardzo dobrze, jest bogaty materiał zdjęciowy i nie ma w tej książce żadnego podkładu ideologicznego, co jest bardzo ważne. Cieszę się, że u nas się te książki ukazują o szlaku bojowym różnych jednostek, nie tylko stron zwycięskich, ale także stron przegranych i nie tylko stron uznawanych za dobre, ale także stron uznawanych obecnie za te złe. Książka, muszę dodać, została 3 lata później przetłumaczona na angielski. Osiągnęła dość duży sukces na rynku wydawniczym w Stanach Zjednoczonych, ta Ostatnia krew na Pomorzu, gdyż zarówno w Polsce, jak i u nas, gdyż zarówno w Polsce, jak i w USA, przepraszam, i są jeszcze duże środowiska nieprzeżarte totalną ideologią lewacką i bezmózgowiem, które nie pozwala na szersze spojrzenie na nasze dzieje i zrozumienie, że historia, tak samo jak i nasz świat, nie są proste, nie linijne, nie są jednobarwne. Opisy w tej książce są bardzo dobre, nierozwlekłe. Jest ona przesycona, widać, pasją badawczą autora. Autor przekopał wiele źródeł, także listów do niedawno jeszcze żyjących członków tej formacji. Doceniam właśnie warsztat i polecam wszystkim, którzy lubią literaturę wojenną, pracę pana Borowskiego. Z tego co wiem, jego druga książka też została przetłumaczona na angielski, wydana parę lat po tej, chyba w 2016 roku. Opowiada o końcowych dziejach w Berlinie francuskiej dywizji Waffen-SS. Nie czytałem jej, ale z chęcią, jak będę miał okazję, do niej zajrzę, gdyż Ostatnia krew na Pomorzu zachęciła mnie do dalszych prac tego autora. I oczywiście pod koniec książki znajdujemy krótkie wspomnienia, co tam z niektórymi uczestnikami, którzy przeżyli wojnę, co się stało, jak tam męczyły ich różne wymiary sprawiedliwości lub niesprawiedliwości, jakie tam później perypetie życiowe powojenne mieli pokrótce, co jest dobre. Jest tam też opisana historia jednego Walończyka, syna jednego z poległych żołnierzy z tego legionu, który poszukuje dzisiaj na terenie Polski koło Szczecina pozostałości doczesnych swego taty i różne takie też perypetie, nie tylko działania wojenne są opisane. Więc dużo można się z tej książki dowiedzieć, czyta się szybko, dobrze i jest to opisana praca dobra i oby takich prac więcej i cieszę się, że niektóre prace już polskich autorów są tłumaczone dość szybko na angielski do szerszej publiki.
Wszystkiego dobrego Państwu życzę, do widzenia i zachęcam do lektury.